Ej, ona chyba nie... Ona chyba nie czai... Oh my god! Cały bla... Cutting pliersy. I przez te oczy zielone! Nasza kochana babcia Granny! Zaprasza nas na pomidorówkę! Juniorski, ale fajnie, że znowu zjesz sobie pomidorówki z rosołu ugotowanego wczoraj, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Janusz, Milku, Kokos, Marcel, Oliwier, jeszcze raz Oliwier, ale tym razem inny Oliwier, Rafał Nowakowski, Sik Niko Nowak oraz Żaneta Nowak za te 8 pięknych fanartów, bądź też memów. Pozdrawiam! No a teraz wyślij koniecznie twój fanart na fanart.juniorski@gmail.com i on się pojawi na odcinku. No siemanko, uszydowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Granny! Dokładnie, moi drodzy, ta muzyka, nostalgiczna muzyka. Posłuchajmy ją jeszcze raz. Czy przychodzą wam jakieś wspomnienia? Czy lubicie babcię Granny? Czy gry, które ukazują się w tym roku, są lepsze niż Granny? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Moi drodzy, powracamy do Granny po raz kolejny, ponieważ miała aktualizację. Tak, po 3 latach Granny miała aktualizację. Możemy uciec teraz kanalizacją od babci oraz od jej córki Angelen. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku postaram się wziąć misia od Slendriny i razem z nim uciec! Slendrina będzie wtedy chyba bardzo smutna! Oj tam nic, Slendrina! Kupisz sobie nowego! Moi drodzy, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag pomidorówka! Zostawcie również 3000 apeczek w górę, a ja postaram się dać ci serduszko pod komentarzem i tak, aby pojawił on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Juniorski wyszła Granny 1.8 na PC, podobno, a jej pomóż się dobić A12 100 tysięcy subów w te wakacje, bo coś nie leci, ma 99,2 od 2 tygodni. Dobra, lecimy. Wiesz, że nas z tym zrobili, dodali Granny i aktualizację Granny, jest teraz ucieczka, kanalizacja na PC! Wyszedł update do Granny na PC. Ach, nasza kochana Granny! Moi drodzy, ta Granny jest o wiele lepsza, chyba, moim zdaniem, niżeli dwójka, czyli Granny 2 oraz trójka, czyli Granny 3. Daj teraz znać koniecznie w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona wersja Granny, a ja klikam tutaj od razu play. Aha, okej. Okay. Aha, okej, okay. Shrek też się nie umie doczekać, moi drodzy, piszcie również w komentarzu, co chcecie, aby Shrek się nauczył mówić, ponieważ dzisiejszy fanart ze Shrekiem był fajny, gdzie Shrek stoi opowiada, co ma juniorski powiedzieć, no taki memix. Moi drodzy, gramy sobie w Easy jak pajace, nie, wiecie co? A może sobie zagram na hardzie dzisiaj? Nightmare nie, Extra Lock nie, graphics, moi drodzy, oczywiście high. Uuu, jak się zmieniło wszystko. Image effects? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. I fałsynka załączymy, dobra, continue. Moi drodzy, nasza kochana Granny. Twórca tej gry dopiero po 3 latach wypuścił jakąś aktualizację. On jest po prostu nienormalny, ten gościu. Ale spójrzcie w ogóle, że jakieś dziwne odgłosy tutaj są. Jakieś miau, jakieś koty miauczą, czy coś się dziwnego dzieje. Okej, jak sami widzicie, tutaj wszędzie jakaś brzoza leży, tutaj wszędzie brzozy w ogóle są. Wydaje mi się, że znajdujemy się gdzieś na terytorium Polski, no, słowiańskich krajów, może Czechy, ponieważ jak sami widzicie, jest tutaj bardzo dużo brzóz i muszę wam powiedzieć, że w tamtych rejonach, czyli Polska, Czechy, Słowacja, jest bardzo dużo brzóz, więc wydaje mi się, pierwsza teoria jest taka, że Granny mieszka gdzieś na słowiańskich terenach. Wydaje mi się, że cutscenka też się troszeczkę zmienia, zobaczcie, idziemy. Widzimy wejście do domu od babci Granny, tylko u niej... Okej, słyszeliśmy coś po prawej stronie? Oh my god! Oh my god! Oni to chyba zmienili! Bo to chyba tak wcześniej nie było, przepraszam Szurek, że się przewróciłem. Junior, ty obeśrąku. Kocham cię, Juniorku. Ja ciebie też tam kocham, Elza, ale nie mam na ciebie miejsca, przepraszam. Dajcie znać też koniecznie w komentarzu, czy wolicie Szereka, czy Elzę. Day one! Okej, okay, moi drodzy, wstajemy. Muszę wam powiedzieć, że wersja na PC, czyli na Steama, Granny, mi się mega podoba. Pamiętajcie, że gramy na hardzie, więc musimy tutaj mega uważać. Dobra, flashlight. Ale tu jest spoko, nie? I ta muzyczka. Dobra, musimy uważać. Leave this house. Musimy uważać 5 days. Musimy uważać. Oh my god! Ona już tu idzie, nie no, ona już tu idzie, no przecież to jest bez sensu. R! Wyłącz latarkę, bo ona cię zauważy! Ej, ona chyba nie... Ona chyba nie czai... Oh my god!
Ej, tutaj trzeba wyłączać latarkę? Żeby ona się ogarnęła? Żeby ona nas tutaj nie widziała? Nie wiem, moi drodzy. Ale ja się tego mega nie spodziewałem. Musimy cisnąć. Pamiętajcie, że gramy na hardzie, a ja tutaj tutaj 5 days, tutaj leave this house. Podniecam się grafiką, a tutaj trzeba po prostu cisnąć. Pa, lecisz. Let's go. Let's go. Tutaj mamy ten akumulator. O, pierdło. Pierdło i to tak konkretnie. Tutaj co mamy? Battery. Wiecie co, ja sobie wejdę tu zobaczyć, co tu jest ciekawego. Part of the shotgun. Wydaje mi się, że my byśmy tego potrzebowali. Tutaj mamy a wheel crank. Gdzie to było? Czy to było potrzebne do drzwi, żeby otworzyć sobie drzwi? Wydaje mi się, że tak, chociaż nie jestem pewien. Dobra, Granny jest gdzieś tam, więc ja wezmę szybko part of the shotgun i lecimy. Let's go. Bo Granny za chwileczkę tutaj przyjdzie. Moi drodzy, miejmy nadzieję, że tutaj na dole... Oh my god, coś tam spadło. Tutaj... O nie! O, a nie, dobra, jest, jest C. Jest... Oh my god. Ja muszę wam powiedzieć, że to... Oh my god, ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. Dobra, tędy możemy sobie wejść. Więc mamy bardzo fajny, ciekawy update. Tutaj sobie zrobimy tak. I wiecie co, ja może zrobię tak, że otworzymy tu. Patrz, space. Ona powinna teraz teoretycznie tutaj przyjść. Więc ja sobie kucnę. Niech ona wejdzie po prostu do tej. Nie do sypialni, nie do spiżarni, tylko nie wejdzie sobie do sauny. Ponieważ ja... O, ja sobie otworzę może tak bagażnik. Znaczy ten... maskę. Dobra, idzie, poszła. Cyk. Cyk. I cyk! Nara babciu Granny. Nara babciu Granny. Dobra, za chwileczkę się położę, więc ja wezmę sobie szybko ten pardowasz. Chociaż w sumie mogę już lecieć i szukać dalej. Wydaje mi się, że tak też zrobimy, bo za chwileczkę mi wyskoczy napis, że ona tutaj poległa. Tutaj mamy jakby co kanister. Nam w ogóle też coś dziwnego było. 30 sekund? Oh my god, special key. No dobra, niech będzie special key, ja sobie weźmiemy. O, tutaj mamy, patrzcie, a part of a shotgun. Właśnie tego szukam, ponieważ dla mnie najważniejszą rzeczą jest chyba teraz to, abyśmy zbudowali sobie shotgun. Jak zbudujemy sobie shotgun, to wtedy będzie wszystko C. Tutaj mamy engine part, więc tego też za bardzo nie potrzebujemy. I nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest kolejny przedmiot do shotguna. Ale no dobra. Dobra, zejdźmy sobie, moi drodzy, na dół. Cyk, tutaj sobie zejdziemy, okej. I mamy już dwa party. Najgorsze jest to, że te party z shotguna, one mogą po prostu znajdować się wszędzie. A my tak naprawdę... Ona już idzie. Ona już jest gdzieś tutaj, bardzo blisko mnie. Dobra, mamy dwa party. Ja bym chciał jeszcze trzeci part. Jakbyśmy mieli trzeci part, to by było lepiej. Ona tu chyba idzie. Ty, ona tu idzie. To... Ona tu idzie, czy co ona teraz robi? Bo wydaje mi się, że ona tutaj szła. Ona jest gdzieś nad nami. Miejmy nadzieję, że ona... Co to było? A, bo tutaj są te pająki w tej kanalizacji. Oh my god. Dobra, poszła sobie. Mamy tak. Gasoline. Tutaj nic nie ma. Wiecie co, możemy sobie zrobić tak. Patrz, cyk. Dobra, i uciekaj. Dobra, jesteśmy. Mamy, moi drodzy, tutaj kartkę. This is my first day in this house. To jest mój pierwszy dzień w domu. She chases me the only I... wherever I go. Gdziekolwiek nie pójdę, ona mnie goni. No dobrze, ale ja potrzebuję space to drop. Ja wiedziałem, że to będzie znowu jakiś odgłos. Ale no dobra, przejdziemy sobie tu. I wydaje mi się, że... Szkoda, że oni tutaj drabiny nie dodali. Tutaj naprawdę, tutaj jest mega drabina potrzebna, ponieważ jakbyśmy tutaj mieli tą drabinę, to by było wszystko spoko. Dobra, co my tutaj mamy? Tu jest oczywiście... Tylko strap i... Co to było tutaj? Jakiś taki patyk, tylko on się chyba zbugował. Nie wiem, czy to zauważyliście. Ale no dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Musimy posprawdzać, co my tutaj mamy, ponieważ ja potrzebuję trzeci part of a shotgun. O nie, ona tu przyjdzie. Dobra, tutaj mamy remote control, więc ja szybko zrobię tak. Posprawdzamy, co jest tu. Tu niczego nie... Ona za chwileczkę tu przyjdzie, no nie. Więc ja muszę znowu zejść tu na dół. Wiecie co? Ja tutaj gdzieś miałem special key. A gdzie był ten special key? Gdzie ja go wydropiłem? Bo już nie pamiętam gdzie. Wydaje mi się, że go zostawiłem w kuchni. Dobra, mamy książkę. Jest git. Jest git, bo mamy książkę. Idziemy teraz na górę, tylko tutaj gdzieś piernie chyba. Oh my god, coś spadło. Oh my god, coś spadło. Dobra, lecimy. Patrzcie, zrobimy teraz tak. Bo ona przyjdzie stąd. Oh my god! Ona wie, że ja tu jestem? Nie no, to... Nie no, to nie ma sensu! Zamykaj! Wyłącz latarkę! Jakim cudem ona wie, że ja tu jestem? Jakim cudem ona wie, że ja tu jestem? Ej, ona na hardo jest o wiele hardo, no!
Dobra, podnosimy się, moi drodzy. Ja nie wiem, czy mi się to uda przejść, nie, na hardo. Co ja tam w ogóle wydropiłem? Ja już nawet nie pamiętam, co ja tutaj wydropiłem, ale coś wydropiliśmy. Książkę. Dawaj mi tą książkę. Ja się potoczało! O nie! Co my tutaj mamy? Nic nie mam. Ja chcę apart of a shotgun! Ja chcę apart of a shotgun! Tam coś było. Ale to chyba nie był shotgunix. Tak mi się wydaje, że to chyba nie był shotgunix. Wiecie? Dobra, nie wiem, gdzie ona jest. Dajcie mi tą księgę Guinnessa. Czy ona tutaj... ja ją straciłem. Ja nie mam żadnego... O nie, idzie! I wziąłem te oczy. Przez twoje oczy czerwone, białe, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały Cutting pliersy. I przez twoje oczy zielone, białe, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały Dawaj! No, nie da się wyłączyć. Dobra, dawaj tu. Ona się potrafi chować, kucać? Czy ona tu przyjdzie i nic nie zrobi? Gdzie ona? Ale ona dalej tu jest podniecona strasznie, nie? Wiecie, co my teraz zrobimy? Ja się kiedyś tak nie bałem. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu i na Discordzie mi pisaliście. Juniorski, ty się kiedyś tak nie bałeś. Chyba to jest racja. Bo to jest po prostu masakra, co się teraz tutaj generalnie dzieje, nie? Niemożliwe. Ale no dobra, moi drodzy, ciśniemy. Ona gdzieś tam pobiegła podniecona, bo ja się boję. Cutting pliersy? Bardzo bym chciał iść teraz na górę. Really na górę, nie? Żebyśmy sobie tam weszli. Wiecie, co my teraz robimy? My musimy z nią grać. My musimy wiedzieć, gdzie ona jest. Więc robimy tak. Tutaj ding, 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 ding. Zeskoczymy tu na dół. Ej, bo generalnie jest update w tej grze. Ja wam jeszcze nie pokazałem, jak wygląda Angel, bo ja gdzieś straciłem książkę. Ja nie wiem, gdzie ona się zrespawniła teraz. To jest bez sensu. Bo tu naprawdę coś się zbugowało i to tak konkretnie. Ej, bo ja to wszystko potraciłem. Special key. Nasza kochana babcia Granny, to ona żyje na moczar... Tam jest książka. Dobra, tam jest książka. Wydropiłem tam książkę. Więc ja zrobię teraz tak. O, dobra, zauważyła mnie. Więc tu jest Kinga. Dawaj mi tu. I chyba zdążysz. Tak mi się wydaje, że zdążysz. I idziemy po książkę. Ja muszę zrobić jakoś shotgun, albo ja muszę... Ja nie wytrzymam, no co za łoś! No i pa, ona już tu idzie, no ona jest taka szalona, ta babcia Granny, że to jest niemożliwe. Ja muszę iść po księgę Guinnessa, to będzie najważniejsze, najlepsze, co może być teraz na świecie. Czekaj, ja sobie tutaj przeskoczę. Cyk, proszę bardzo. Dobra, dawaj ją tu. I robimy teraz tak. Cyk. I chowasz się. Dobra, i ona powinna teraz tutaj przyjść, tylko wydaje mi się, że ja muszę jakoś włączyć latarkę, ponieważ ona nas widzi, ale nie jestem pewien, no. Dobra, Granny się teraz zapyta, gdzie jesteśmy. I ona tu idzie, ona chyba wie, że ja tu jestem. Patrz. Czekaj, zostawi tu pułapkę. Ona tutaj pułapkę teraz, no wiedziałem, że ona tutaj pułapkę wydropiła, no. Boję się, że ona jest tutaj za tą ścianą. Albo nawet i tam. Robimy tak, patrz, cyk. Dobra. I się chowamy. I ona może być tak, że ona za chwileczkę tutaj przyjdzie, ponieważ Angelen tutaj przyjdzie i mi wydropi kluczyk, więc będziemy mogli zejść na dół i może tam postobywamy jakieś przedmioty. Moi drodzy, mam nadzieję, że uda mi się przejść tą gierkę z misiem... Czemu ona nie idzie? Halo? A bo ja muszę wyjść chyba z tego pokoju, patrz. Ja muszę wyjść? Nie no... Dobra, idzie. Ja muszę wyjść, wtedy się jakiś skrypt aktywuje i ona dopiero wtedy wychodzi. Zobaczcie, jak ona przerażająco wygląda. Idzie Granny, sprawdzi, co się dzieje. Przyszła zobaczyć swoją córkę Angelen, ale jak sami widzicie, ona w ogóle nie jest wzruszona, ponieważ jej wnuczka Slendrina jeszcze jest spoko. Moi drodzy, co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać, to jest to, że chciałbym w tym odcinku zdobyć jeszcze misia i uciec razem z misiem kanalizacją, ale czy to się uda, nie wiem, ponieważ już 3 razy zginęliśmy. Nie, 2. Dobra, ona za chwilę umrze. Dobra, umarła. I teraz tak, mamy kluczyk i let's go, lecimy. Tu zrzucimy ten. Nie zrzuciłem go. Nie zrzuciłem, dobra, zrzuciłem wieszak, tylko on się gdzieś tam zaklinował i on całkowicie indziej gdzieś poleciał. Dobra, robimy tak, moi drodzy, schodzimy tu na dół. Tu może strącę to, żeby ona tutaj przyszła, a ja sobie wtedy na spokojnie przejdę tędy. Nie wiedząc sobie, gdzie ona jest, mając nadzieję, że ona jest u góry. I robimy tak. Czmych. 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 Dobra, i lecimy.
zaś spadłem. I słyszycie teraz te odgłosy? Kagwel sobie weźmiemy. Mogę go tam do góry wydropić? Patrz. Hop. Nie. Nie, no to nie działa. A dziwne, nie? Że to nie działa. No, o, coś, a ja bo to mam w ręce, dobra. Czekajcie, schodzimy teraz tu na dół. Muszę wam powiedzieć, że ja się tutaj boję. Ponieważ mi już aż po plecach cieknie. O fuu, jak ci pająk! Nikodem! Nie, Nikodem. O fuu, ja mam pajękologię. Dobra, Kagwel sobie tutaj zrzucę. Wiecie co, ja sobie może będę zapisywać, gdzie są przedmioty. Tak będzie po prostu najlepiej. Dobra, zapisałem sobie, że Kagwel mamy w garażu i za chwileczkę tutaj przyjdzie BOOM! Ej, tu nic nie widać. Ej, tu bez kitu nic nie widać. Jak ja to mam przejść? Tu nic nie widać, naprawdę, no. O, o. Dobra, tu się da przejść ten... Ja muszę posprawdzać, co gdzie tutaj jest. Ponieważ... O, co się teraz stało? Ej, bo to się zablokowało. Ten pajączek za chwileczkę gdzieś tutaj przejdzie. Angelem, ona tu chyba jest. Ja ją tutaj słyszę, ale... Dobra, idzie. Jednak ją troszeczkę widać, ale tak konkretnie mało! Jak ja to mam przejść, ej? Dobra, ona tu jest. Fuj, widzicie te łapy? To jest niemożliwe. Jakim cudem Angelen zamieniła się w pajonka? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy chcecie jakąś creepypastę, to sobie o niej porozmawiamy. Dobra, Angelen poszła. Dobra, stoi tu. Ciekawe, czy się odwróci, nie? Szkoda, że tutaj nie można się wychylać. Oh my god! Oh my god! Ale ci śmierdzi z twarzy! Dobra, poszła sobie, ale zauważcie, że mega słabo widać, to jest aż niemożliwe. Przejdźmy tu. Czy tutaj... A, tutaj jest potrzebny ten... Aha, tu jest ten wheel crank potrzebny. A ja już nie pamiętam, skąd ja go mam. Meat! Oh my god, co mam zrobić? Dobra, ona tu idzie. Oh my god. Dobra, ja stąd uciekam. Jakimś cudem się udało uciec, ale najgorsze jest to, że gdzieś tutaj Granny teraz może chodzić. My musimy na nią mega uważać, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest Granny. Ale jakby co, to już tutaj mamy miejsca ucieczki, więc jest chyba na spokojnie. Dobra, ona jest gdzieś na dole. Właśnie się zdradziła swoją pozycję. Ona właśnie w tym momencie zdradziła swoją pozycję. Musimy iść gdzieś tutaj bokiem, ponieważ tutaj wszystko pierdzi. Dobra, idziemy tu. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nie pierdnie. Żeby nie było sceny. Dobra, i co my tu mamy? Patrz. Cyk, proszę bardzo, leci Nikodem. A ja teraz sprawdzam i mamy wrencha. Po co mi był wrench? Nie no, na serio teraz w tym momencie pierdłem. Ej, po co był wrench potrzebny? Dajcie znać koniecznie teraz w komentarzu, po co był ten wrench potrzebny, bo już zapomniałem. Jezu, zaś spadłem. No nie, no bez sensu. Ona tu już idzie, ona już jest tu. Ona już jest bardzo blisko. Dobra, zostawimy sobie ten wrench gdzieś tu. Babciu Granny, no przecież zaciąłem się w kuchni! Ja szafki pootwierałem! Babciu Granny, no przecież zaciąłem się w kuchni! No już oczywiście mam krew na oczach, nie no już... Już się zaczyna, już będzie lipa. Car battery, nie potrzebuję tego. O, tutaj to było! Wheel crank, no ja właśnie to potrzebowałem. Ja się tutaj naprawdę tej Angelen boję, bo ona jest mega przerażająca. Tu jest. Oh my god, ona tutaj była. Dobra, dawaj mi, patrz. Cyk. Dobra. I lecimy. Dobra, tu się otworzyło. I co my tutaj mamy ciekawego? Ja bym bardzo chciał kolejny part of a shotgun. A niestety nie mamy zielonego pojęcia, gdzie to jest. Mamy tylko melon. No dobra, niech będzie i melon. Tylko najgorsze jest to... Oh my god! Że ona jest właśnie tu. Ona jest właśnie tu. Dobra, ona sobie teraz tam poszła. Ja jestem ciekaw, czy ona tam stoi, czy ona teraz tutaj przybiegnie. Może być... Tak, że ona tutaj przybiegnie. Ja wiedziałem, że ona tutaj będzie, nie? Dobra. Zobaczcie w ogóle, jaki ona ma fajny ten... Kucyk w ogóle zrobiony. No i zobaczymy, co jest w tym melonie. Dawaj. Coś fajnego, proszę. Playhouse key. Ja wiedziałem, że tutaj będzie playhouse key. No to teraz trzeba iść do garażu. I tutaj gdzieś zostawiłem Kagwel, nie? Co tutaj mamy? Dobra, mamy Kagwel. Dobra, i sprawdzamy... A nie, tutaj są dwa Kagwele potrzebne! Oh my god! Ja mam takie małe zasadnicze pytanie. Czy da się Granny wsadzić do sauny po raz drugi, czy ona już wtedy wyważy te drzwi? Bo ja już nie pamiętam. Dobra, gdzie ona jest? Dobra, weszła do sauny. Więc my ją teraz zamykamy. Cyk, proszę bardzo. Odpalamy.
I wydaje mi się, że po raz drugi jej się tutaj zamknąć nie da, że ona teraz po prostu stąd ucieknie, ponieważ ona już zna nasz chytry plan. Dobra, Granny is now gone for about 30 seconds, czyli na 30 sekund jej nie ma. A tu jest pardon, wasz shotgun? Nie no, na serio? Oh my god. To przecież ja tego nie widziałem. No przecież to jest bez sensu. Granny, mam shotguna! Haja! Oh my god, 1 minute, dobra. Wiecie co teraz musimy zrobić? Wziąć to, ej, może się jeszcze uda stąd uciec, ale ja już to gram 30 minut. 40... O Jezu, no tracę czas na tą babcię Granny, no! Wiecie o co chodzi? Tu jest tak już ciepło, że ja w ogóle nie wiem, gdzie ja jestem. I miejmy nadzieję, że używając teraz tego śrubokręciksa, to coś fajnego wydropimy. To... Rusty Padlock Key, no przecież ja to potrzebuję u Angeline. Ja teraz zrobię tak, że ja sobie po prostu wezmę ten przedmiot tutaj wrzucę, bo go potrzebuję. Ten Rusty Padlock Key też sobie weźmiemy. Wrzucimy go tutaj w to samo miejsce. I moi drodzy, ja teraz potrzebuję shotgunixa. Jeden nabój. Ponieważ musimy strzelić jeszcze w tych lochach tam. I tam zdobędziemy sobie ewentualnie jakiś patyk. Bo chyba tam też patyk był. Cyk, proszę bardzo. Shotgunixa sobie też tutaj zostawimy. I co my tu mamy ciekawego? No tu jest ten wooden stick, no. Ja sobie go zostawię tu. Cyk, proszę bardzo, czekaj. O. Dobra, wleciał tam. Najgorsze jest to, że ja nigdzie nie znalazłem... O, idzie Granny. Najgorsze jest to, że ja nigdzie nie znalazłem numerku, dzięki któremu będziemy mogli otworzyć skrzynię u góry u Angeline. Ty, Granny, chodź tu. Bo ona chyba nie... O, idzie. Dobra. Oba... Jak ona się rozwaliła. Ja nigdzie nie widziałem tego numerku, dzięki któremu będziemy mogli iść do Angeline i otworzyć skrzynię, ponieważ sami dobrze wiecie, jak my otworzymy jakąś skrzynię, a ona będzie za to bomba wybuchnie i wtedy będzie... No lipa będzie, ponieważ stracimy jedno żyćko. Czekajcie, bo ona gdzieś tu jest. Gdzieś tam jest. Dobra, nie ma jej tu. Okej, otwieramy sobie teraz tu, sprawdzimy co tu jest ciekawego. Padlock key? Ale... Padlock key, do czego to był padlock key potrzebny? Tutaj mamy tak, potrzebujemy chain cutter jeszcze. Mamy to i chain... Tego nie mamy, ale tu jest padlock... Do czego był ten padlock key potrzebny? Dobra, wjedziemy może windą na górę. Może... Nie działa? Albo muszę zamknąć. Może będzie tak, że tutaj gdzieś będzie ten numerek, nie? Ale to jest... To jest lipa, no nie chcę tego otwierać. Nie chcę. Ale tego numerku tutaj nigdzie nie ma, widzicie? Ja go nie potrafię znaleźć. Mamy albo numer 1, albo numer 2. Mamy 50 na 50 i znając życie, otworzę źle i umrę. Dobra, wsadzamy tutaj to. Cyk, proszę bardzo. Musimy się cofnąć po Rusty Key i potrzebuję jeszcze chain cutter. Oh my god! Oh my god. Złapie mnie. Uff. Prawie mnie posmyrała po tyłeczku. Dobra, mamy Rusty Key i jeszcze potrzebuję chain cutter. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ja muszę się dowiedzieć, jaki to jest numerek. Lecę na szczęście. Albo to będzie 1, albo 2. Ene due rike fake, wybieram ciebie. Numer 1. Daj znać koniecznie w komentarzu, jaki ty byś wybrał. Numer wiedziałem, że to będzie źle! No dobra, teraz to jest w sumie dosyć proste, ponieważ musimy wybrać numer 2 i zobaczymy, co tam mamy ciekawego. Otwieramy, cyk, zamykamy, jedziemy i otwieramy, moi drodzy, numer 2. Widzicie, bo jedynka już jest otwarta. No ja wiedziałem, że tak będzie, nie? Ja mam zawsze pecha. Dlatego ja nie gram w lotto ani nic takie, coś takiego, bo ja zawsze mam pecha. Witch Handle. Nie no, na serio? Znowu się muszę cofnąć do gry. Oh my god! Dobra, kręcimy i co tu jest ciekawego? Wiedziałem, że tutaj będzie hammer. Tu jest zawsze młotek, za każdym razem. Cyk, cyk, cyk. Rozwalimy tu kamerę. Cyk, proszę bardzo. Dobra, zobaczymy co tu jest, ale tak mega szybko. Kagwell. A tutaj mamy... Safety. No dobra, niech będzie. Dobra, co my mamy tutaj? Nic tu... Car key. Nie no, na serio? A tutaj mamy master key. Okej. Okay. Dobra, bierzemy ten Kagwell. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Pokaż mi co tu jest. Weapon key! Po co mi to? Siema, Granny! Cyk ją, proszę bardzo. Dobra, lecimy szybko jeszcze po ten birdseed. Ej, na 30 sekund jej tylko nie ma. Ponieważ wydaje mi się, że ten chain cutter będzie właśnie tam na dole. Wiecie gdzie? A ja go w sumie mogłem też zabić. Dobra, i co my tutaj mamy? Weź to wydrop. Z peppers... Jest chain cutter! Mówiłem, że tutaj będzie chain cutter, no! Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Cyk, proszę bardzo.
Dobra, moi drodzy, możecie już uznać, że udało mi się uciec nową kanalizacją w Granny, ponieważ otworzyliśmy sobie wszystko, ale ja robię dodatkowy challenge, czyli bierzemy miśka od Slendriny i uciekamy razem z misiem od Slendriny. I to jest mega ciężkie. Podnosimy teraz crossbowa, strzelamy w nią, cyk, proszę bardzo. Ja teraz, moi drodzy, idę szybko po miśka, póki nie ma... Dobra, odejdź, Granny, no kurczę, Granny, no jejku, jakie to jest zbugowane, no... Lecimy, mamy na to w sumie jeszcze 20 sekund nam zostało, więc to jest w sumie dosyć spoko. I teraz wystarczy zrobić tak, że ja sobie wejdę z tym miśkiem już tam na dół do posiadłości Angelen, siemanko. I ona też jest tutaj mega zdenerwowana, ponieważ jak sami dobrze wiecie, Angelen też nie lubi, gdy my trzymamy tego miśka w ręce. I my musimy teraz zrobić coś takiego, ona tutaj będzie stała, że my sobie go tutaj zrzucimy. Ważne jest to, żeby go tutaj zrzucić, a nie tam, ponieważ jak będzie szła Angelen i nadepnie na tego miśka, misiek spadnie poza mapę i pojawi ci się obok studni. Więc my musimy w sumie poczekać, aż Angelen pójdzie tam. I to jest właśnie idealne, co ona teraz zrobiła. Dobra, leci zdenerwowana. Nie ma jej tu. Cyk, proszę bardzo, jest! Mamy tego miśka! Granny nic nie może zrobić, Angelen nic nie mogą zrobić, a my, moi drodzy, bierzemy sobie na pamiątkę misia od Slendriny. Papa Angelen, papa Granny. Jest! Udało się na hardzie i z miskiem. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Granny w ogóle nie wie, o co chodzi. Szkoda, że tutaj też się Slendrina nie pojawiła. I tak nie płaczę, że wzięliśmy tego miśka, prawda? Ale, moi drodzy, udało się. Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy, najfajniejszy, najśmieszniejszy pojawi się na odcinku. Lista wpierających, dziękuję, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, widzimy się na następnym filmie. Na razie, dzięki, cześć!